Wszystkich z gminy Oborniki serdecznie pozdrawiam. Kieta już czeka, człowieka im brak. Człowieka z gitarą, to wszystko co ma. Byliśmy na lutym 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam. Mamy luty 2018, minęły 2 lata. Co się muzycznie zmieniło u Korteza? Muzycznie chyba bardziej mi zależy na tym, żeby robić jeszcze mniejszym anturaż tego wszystkiego, żeby być jeszcze bardziej minimalistą. Choć teraz na przykład od ostatniego miesiąca, jak tworzę coś, to raczej dość rozbudowane rzeczy i to w ogóle nie związane z piosenką i tak dalej, więc jakby nie przestaję robić w dalszym ciągu. Nie mówię stop, nie mówię koniec, cały czas wiesz, się w studiu dłubię, grzebię. Co się zmieniło? Tak ogólnie to się nic nie zmieniło. No. Ale muzycznie ewoluujesz. Widzimy to po koncercie w Obornikach, kiedy, tak jak wracam do tego 2016 roku, oczywiście sala była pełna, ale w tym roku było tak, że oprócz tego, że sala była pełna, to lista rezerwowa też była pełna. Więc coś się dzieje, jakaś ewolucja jest. Co myślę, że chodzi o teksty, które nie wszystkie piszę sam, ale piszę wspólnie z Agatą Trafalską. I myślę, że jest jakby wchodzenie sobie samemu w głowę głębiej trochę. Mimo, że już czasami za głęboko się wchodzi i wiemy, kiedy wchodzimy za głęboko w głowę. Ale piszemy teksty. Jakby. Myślę, że te teksty robią dużo, bo w zasadzie przecież muzycznie każdy może zrobić sobie taką muzę. Nie? Więc myślę, że chodzi o te teksty. Jakby kolejna część tego, co u mnie słychać, jest drugą płytą. Lubisz planować? Nie planuję stale, nienawidzę planów. Dobrze, że jest ktoś, kto mi pomaga w planach, ale to są, wiesz, plany stricte koncertowe i tak dalej, i tak dalej. No bo to wiesz, to musi być zaplanowane. I mam parę rzeczy takich zaplanowanych z grubsza, ogólnie to lubię po prostu obudzić się i wiedzieć, że nie mam planu. Mogę sobie napisać tak na bieżąco. Choć czasami jest to bardzo leniwy dzień, w którym nic nie robię, ale tu wiesz, czasem potrzeba po prostu odpocząć. Tak to plany. Nie dla mnie plany. Nie mieć planu to twój plan. Tak. Dobry tekst. I dali skafander, perłowa biel. Z pojemną butlą, z napisem tle. Wsadzili w kabinę, odliczyli trzy. Już lecę w kosmos, a na dole ty. Czekasz ty. Czekasz ty. Czekasz ty, czekasz ty. Sikałem w torebki, jadłem jak pies, a eksperyment przeciągał się. Jedyną radością był kosmiczny geek, tak na to wołałem, otwierając drzwi. Na orbicie dźwięk przeszywał nicość, a gitary gryf był mi kotwicą na dnie. I choć na dole świat
świat to był żart, to w tym mrowisku daleko tam cię każdy czeka. Dali tlen wysłać.